17 listopada na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spotkało się 120 osób, by wspólnie poćwiczyć. Tego dnia odbył się maraton fitness, z którego cały dochód ze sprzedaży biletów przeznaczony został na rzecz Fundacji Lepsze Jutro. Inicjatorką przedsięwzięcia była Barbara Siwek. Fundacja Lepsze Jutro powstała w styczniu tego roku i zajmuje się niesieniem pomocy zwierzętom bezdomnym i bezbronnym. Zapewnia porzuconym psom jedzenie, opiekę weterynaryjną i szuka im nowych rodzin. Fitness to świetna propozycja dla osób, które chciałyby wprowadzić do swojego życia trochę zdrowego ruchu, ale nie są fanami wymagających sportów. Wiadomo, że wysiłek fizyczny jest niezbędny organizmowi do prawidłowego funkcjonowania, a ćwiczenia fitness pomagają zadbać o dobrą sylwetkę, przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej, również poprawiają kondycję i wydolność organizmu. Co ważne, fitness jest odpowiedni dla każdego. Dla młodszych, dla starszych, dla początkujących i dla zaawansowanych. A szczególnie polecany jest osobom prowadzącym siedzący tryb życia, bo zaledwie 20 minut ćwiczeń, ale wykonywanych regularnie, przynosi niesamowite efekty. Trening przy muzyce jest też po prostu fajną i satysfakcjonującą rozrywką. Do wyboru jest wiele różnych zajęć fitnessowych, które skupiają się na innych elementach. Zatrzymaj, połącz, wypchnij wewnętrzną, spójrz na dłonie, pociągnij boki ciała w górę, wdech i z wydechem zejdź i wdech, zaokrąglij plecy w górę i zejdź boki i zaokrąglij i w górę i wypchnij do boku. Do góry, wyzeć. I wypchnij do boku. Góra, wyzeć. I jeszcze. Na przybyłych na maraton czekało wiele różnych zajęć fitness. Zumbę poprowadzili Aleksandra Pyśk, Paweł Skibiński, Marta Kotlęga i Joanna Zglec.
Body Art Flow Aneta Dulkowska, a brazylijskie pośladki Dorota Mysiłowska. Michał Baran poprowadził Dance Classes, a Ewelina Świerat Dance Aerobic. Nie zabrakło treningu wzmacniającego, który przygotowała Milena Kozłowska oraz crossfitu pod okiem Pawła Borowego. Martyna Swaczyna poprowadziła zajęcia z Latino Fitness, a maraton zakończył stretching z Barbarą Siwek. Podczas maratonu fitness udało się zebrać ponad 3300 zł, które zasiliły budżet Fundacji Lepsze Jutro.